Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu w ramach tego minicyklu Kryzys 2020. Jeszcze trochę i cała ta seria nam się zdezaktualizuje. Zamiast mówić o kryzysie, będziemy mówili o najbardziej dynamicznej korekcie świata, w historii przynajmniej. Ale do czego zmierzam? No, ostatnio w czwartek, w minionym tygodniu, mówiłem o tym, że spodziewam się drugiej fali spadków. Całą swoją tezę budowałem w oparciu o formację głowy z ramionami, siatkę Fibonacciego, a więc takie można powiedzieć sygnały wynikające z czynników analizy technicznej. Też czynniki ekonomiczne, czyli wynikające z analizy fundamentalnej, mogły to, co tu dużo mówić, potwierdzać. No ale jest też taka stara zasada na Wall Street, że z cenami na rynku się nie dyskutuje, przynajmniej nie w krótkim terminie. A więc nie mam zamiaru upierać się przy swoim. I pomimo iż miniony tydzień obfitował w otwieranie pozycji krótkich przeze mnie, to tak teraz sukcesywnie z dnia na dzień na różnych etapach, czyli w miejscach, w których je otwierałem, sukcesywnie je zamykam. I tutaj można powiedzieć, że ostatnia właśnie taka krótka pozycja, która była otwierana najwcześniej też dzisiaj, podczas dzisiejszej sesji, musiałem się z nią rozstać. I tutaj powiem szczerze, no, na to wygląda i to nie będzie żadna nowość, ale póki co temu Fedowi udaje się zadrukowywać ten kryzys, co pokazują też obroty na Wall Street i wiele, wiele innych czynników, a ten najważniejszy to ceny. Ceny, które sukcesywnie pną się na nowe poziomy, coraz wyższe. I co tu dużo mówić, no, z cenami się nie dyskutuje. Nie zmienia to też faktu, że to nie jest tak, że ten kryzys póki co ja odklepuję, tak? Że już teraz będę bykiem i no i co, no, teraz będę tylko kupował. No nie, dalej gdzieś obawiam się tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to trochę nie tak powinno wyglądać i pomimo iż możemy mówić o nowej jakości ekonomicznej, o nowych standardach, o zmianie pokoleniowej, to jednak ten król na przestrzeni dziejów zawsze wygrywał, a tym królem jest zawsze ten kapitał decyzyjny, a nie ulica. To, co mogę powiedzieć, to to, że kolejki przy zakładaniu kont, czyli tam kont inwestycyjnych, rachunków inwestycyjnych już znacząco się uszczupliły. Druga sprawa, no wielu z tych inwestorów, którzy kupowali, mieli zamiar albo nosili się z zamiarem zakupu, już są zapakowani, no ale cena wzrasta nadal. Idąc dalej za ciosem, no, tak jak wspomniałem na samym początku, pozamykałem swoje pozycje krótkie, nie mam zamiaru kopać się z rynkiem, dalej obserwuję to, co może się wydarzyć. No i w związku z tym też postanowiłem rozejrzeć się w tym klubie rynków finansowych za czymś, co jeszcze zostało. Nie na zasadzie, że najniższą możliwą jakby inwestycję poczynię, aby tylko cokolwiek kupić. Też tym razem nie opierałem się o jakiś wzorzec dywidendowy, tylko wracam do korzeni, a więc jakiś sygnał wynikający z analizy technicznej. Co jest istotne w tym wszystkim, pomimo iż realizuję ten zakup, to chcę się tu wytłumaczyć. Dalej coś mi tu nie gra i dalej wydaje mi się, że po prostu to jest jeszcze nie ten timing. Kojarzy mi się to z takim starym filmem wojennym o jeden most za daleko. Tak? Jeśli ktoś zna historię, no to wie, że w pewnym momencie ci alianci wygrali z tym niemieckim agresorem. No ale w tym momencie, kiedy ten oddział aliancki przekroczył tą odległość o ten jeden most za daleko, to było jeszcze za wcześnie. I tak samo ja tutaj rozpatruję swoją sytuację, tłumacząc się poniekąd, że no co, no zły timing i tyle. Nie zmienia to faktu, że uczestnicząc w tej grze, powinniśmy nauczyć się tego, że nie każda nasza decyzja będzie tą poprawną. Tak? Problem jest wtedy, kiedy na siłę upieramy się do momentu, kiedy zaczyna kończyć nam się gotówka. A więc tutaj w tym wypadku ja już takie opory w stosunku do tego, żeby mieć rację, a nie tyle pieniądze, już przerobiłem kiedyś tam dawno w historii. I w momencie, kiedy realizując jakiś scenariusz, a podkreślam, że on był z góry określony, tak, to była konkretna formacja i wynikające z niej sygnały limitów stop, tak, no to w momencie, kiedy cena zaczynała wybijać i pokonywać te poziomy, no to tak, jako inwestor po prostu wycofywałem się sukcesywnie z tych pozycji, mając nadzieję, że może tej ostatniej transzy rynek mi nie zahaczy. No, teraz, zostając już poza
poza rynkiem, jeśli chodzi o nasze pozycje short. Też dwa zdania na temat sytuacji i spółeczki, którą zdecydowałem się zainwestować. Jest to kolejna firma, która trafiła do mojego portfela i tutaj jest to American Eagle Outfitters. Jest to firma odzieżowa i można powiedzieć jedna z niewielu, która jeszcze ostała się po w miarę, można powiedzieć, marcowych cenach na rynku Wall Street. Ale do czego zmierzam? Pojawiła się tam świetna formacja Shark 32. Podczas poniedziałkowej sesji rynek potwierdził ten scenariusz, otwierając się luką do góry, a więc nawet można powiedzieć takim standardowym kapitałem zdecydowałem się zainwestować w ten walor z limitem stop opartym o formację luki. No i patrzę, powiem Wam szczerze, patrzę. Gdzieś tam kiedyś czytałem, że najtrudniejsza decyzja to jest właśnie ta dobra decyzja. Uwierzcie mi, niezwykle trudno było mi kupować te akcje, tym bardziej, że serduchem byłem za tymi spadkami i to może był ten problem, tak, że te serduchy czasami chciałoby wymusić na rynku, a rynek i tak będzie robił swoje. Więc podsumowując całe wideo, ja nadal zostaję na stanowisku, ale co, powolutku obkupuję się dalej, bazując raczej na analizie technicznej, tak patrząc poprzez pryzmat wykresowy, ponieważ tutaj będę widział, że w razie by co, będę wiedział, gdzie się bronić i nie będę musiał się opierać o jakieś tam wartości wewnętrzne, czy tam przyszłe zyski wynikające z działalności danej spółki. No i co, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania w formie komentarzy. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć! Pamiętajcie, że w tym biznesie jeszcze jest taka sytuacja, że musicie liczyć się z tym, że będziecie popełniać błędy. Nawet jeśli ktoś ma 70% skuteczność i powiedzmy robi 100 transakcji, to 30 z nich będzie miał stratnych. A więc to nie jest tak, że mamy patent z racji tego, że 13 czy 15 lat spędziliśmy na rynku. Oczywiście pewne momenty jesteśmy w stanie, można powiedzmy sobie, z większą łatwością zinterpretować, ale nie zmienia to faktu, że nadal jesteśmy tylko ludźmi i często możemy się pomylić. A więc jako inwestor zawodowy pamiętaj o prostej rzeczy. Bardzo szybko godź się z tym, że mogłeś tym razem się pomylić. I miej na uwadze to, że to nie jest pierwszy i nie będzie to na pewno twój ostatni raz. No chyba, że zdecydujesz się zrezygnować z inwestowania na giełdzie.